zresztą mamy właściwie we wszystkich strukturach, które Hegel konstruuje. No weźmy naukę logiki, prawda? Dzieli się na naukę o bycie, naukę o istocie i naukę o pojęciu, tak? No więc istota, no to jest też coś, co ma taki charakter quasi-religijny. To jest pozór, to jest coś, co musi ulec zniesieniu w pojęciu. A pojęcie to jest rzeczywista podmiotowość. I teraz, a byt, no to jest jakby ta bezpośredniość o charakterze, no przede wszystkim zmysłowym. I teraz, jak mówimy o religii, no to wiadomo u Hegla, że jest tam sztuka, religia, filozofia, które różnią się formą. Formą sztuki jest forma zmysłowa, formą religii jest forma wyobrażenia, a formą filozofii jest forma pojęcia. No i dobrze wiadomo mniej więcej, co to jest wyobrażenie, Vorstellung, prawda? Że to jest to, co zwykle się rozumie przez pojęcie. Natomiast nie wiadomo, czym jest to heglowskie pojęcie. I teraz no jest to notoryczne nieporozumienie polegające na tym, że jak Hegel mówi o pojęciu, to się rozumie o to, przez to pojęcie w zwykłym sensie logicznym. Nie, pojęcie heglowskie to jest taka forma, która służy tylko i wyłącznie do ujmowania treści absolutnej. I sama jest absolutną formą i absolutną treścią. Gdyby szukać dalszych określeń, no to istotne jest tutaj to, co Hegel nazywa czystym pojęciem. A natura czystego pojęcia jest dokładnie taka sama jak natura ja. Jak natura ja, to znaczy ja to jest coś takiego, co myśli samo siebie, co istnieje w myśleniu. Nie istnieje jako coś bez tego aktu myślenia o sobie. I to myślenie siebie jest tożsame z istnieniem. I to jest w zasadzie ten heglowski absolut, bo tutaj jest różnica tylko pozorna między dwiema stronami, między przedmiotem a podmiotem, bo już na wstępie jedno jest założone jako to samo co drugie, ale formalna różnica jest i zarazem jest odróżniony tutaj w tym od myślenia moment bytu, bo to jest takie czyste pojęcie, które istnieje, no bezpośrednio tak jak my istniejemy. I teraz oczywiście, jeżeli drążyć temat dalej, to okazuje się od razu, że to nie jest czysta abstrakcja, pozbawiona treści, takie A równe A. Nie, to się dalej różnicuje. Jeżeli zwracamy uwagę na to, jak Hegel pisze o tym, co jest absolutną formą, do której doszła filozofia i jest to forma, która stała się zdolna do tego, żeby wchłonąć tę absolutną treść, którą wypracowała religia, prawda? To okazuje się, że to nie jest po prostu ja, tylko jest to ja równe my. A pomiędzy jednym ja, a drugim ja unosi się coś trzeciego, między nimi jakby istnieje Bóg, między nimi pojawia się duch i tak dalej. Czyli to nie jest tak, żeby po prostu stanowisko Hegla było takie jak Fichtego, że taka, prawda, jednostkowa jaźń to jest absolut, który tam sobie zakłada jakieś nie ja. Nie, nie, nie. To jest rzeczywistość szersza. To jest rzeczywistość, która no, nazywa się duchem. I duch ma jakby bardzo wieloznaczny charakter, bo oczywiście i jednostkowa, świadoma siebie jaźń jest duchem, ale i to wszystko, co jest pomiędzy jednostkami w wymiarze społecznym,
jest duchem i to wszystko, co wytwarza ten zewnętrzny świat i samowiedzę w nim, też jest duchem do tego stopnia, że zewnętrzna przyroda to jest tylko innobyt ducha, to jest pozór. To jest pozór, który jest wytwarzany w określonym celu i to nie jest bynajmniej żadna katastrofa boska, tylko coś, dzięki czemu w ogóle Bóg uzyskuje żywe istnienie, jak się dowiemy z tekstu Hegla. Otóż pojęcie ducha Hegel niewątpliwie wziął z chrześcijaństwa. Religię chrześcijańską nazywa religią absolutną, jak tutaj, albo religią jawną, też tutaj w tych wykładach i w fenomenologii ducha. Mówiąc o religii jawnej, znowu odwołuje się do ducha, do twierdzenia, które pada w czasie rozmowy Jezusa z Samarytanką, która pyta, gdzie tego Boga należy czcić, czy w świątyni, czy na górze. No, on odpowiada, Bóg jest duchem, więc trzeba go czcić w duchu, prawda? I prawdzie, tak. I teraz w duchu i prawdzie, a tutaj od razu przychodzi nam na myśl drugi cytat. Jam jest prawda, mówi. Ja jestem prawdą. Czyli jakby w tej podmiotowości i to w takiej podmiotowości, która no, doszła do rangi Syna Bożego. Ta prawda tkwi, prawda? No i drogą nie dalej. Więc mówi Hegel, religia jawna, bo pokazuje absolut jako coś, co jest człowiekowi znane. Dlaczego? Dlatego, że sam człowiek jest duchem, w związku z tym jako duch wie, co to jest duch. Żeby coś poznać, trzeba tym być. Boga nikt nigdy nie widział, powiada Jan Ewangelista, prawda? Ale zaświadcza o nim ten, który tam na łonie Ojca spoczywa, czyli sam jest nim, prawda? Ten, który jest jednym z Ojcem, będąc Bogiem, może powiedzieć, czym jest Bóg, a z zewnątrz to jest, można oglądać tylko Jego chwałę w postaci jakiejś światłości wokół postaci. Więc w tym sensie jest to religia jawna, no i znowu tutaj już widzimy, jak blisko jest do tego, o czym mówiliśmy na początku, punktu widzenia Hegla, że jest tożsamość jakaś, prawda, absolutu z człowiekiem, w tym sensie, że człowiek jako jednostkowa samowiedza jest momentem tego absolutu, bez którego absolut jest niepełny, bez którego absolut jest nieżywy, bez którego absolut nie ma świadomości. I teraz, jeżeli powiedzieliśmy, czym jest to heglowskie pojęcie, tak, że de facto jego natura jest taka sama jak natura ja, i jeżeli teraz to czyste pojęcie można rozwijać, można wydobywać jego treść, to dlatego, że to ja jest z jednej strony abstrakcją, a z drugiej strony rzeczywistością absolutnie konkretną. I jeżeli zaczynamy nad nim się zastanawiać, to okazuje się, że jedno określenie z drugiego się wyłania i cały system z tego wynika krok po kroku, prawda? Już zaczęliśmy, że jest ja, potem, że ono jest świadomością siebie, potem, że również istnieje, potem, że że jest czymś żywym, a żyje w ten sposób, że cały czas musi jakąś sprzeczność rozwiązywać i tak dalej, a że jest świadome siebie dzięki relacji z innymi jednostkami i tak dalej. Powiada Hegel o pojęciu, że pojęcie ma trzy momenty. Jednostkowość, ogólność i szczególność, szczegółowość, Besonderheit. Prawda? Jeżeli teraz zastanowimy się, co to znaczy, no to okaże się, że możemy się doliczyć również czwartego elementu, to znaczy, że trzeba tę szczegółowość wziąć podwójnie. Jednostkowość pojęcia to jest to, że to ja istnieję jako
rzeczywistość, prawda? Jego ogólność polega na tym, że jest myślą. Myśl jest zawsze ogólna, prawda? Ta ogólna myśl myśląca siebie jest zarazem jako istniejąca czymś absolutnie jednostkowym. Tak jak mówiłem, jednostkowość i ogólność tutaj się pokrywają. Konkretność przysługująca wszystkiemu, co jednostkowe, i abstrakcja też są tutaj tym samym. Mamy jakby przykład tego heglowskiego łączenia przeciwstawnych określeń. A co to jest ten moment szczegółowości, szczególności? No oczywiście u Hegla to nie jest to samo, co w zwykłej logice, gdzie szczegółowe jest bardziej ogólne od jednostkowego, a mniej ogólne od ogólnego. Nie, nie, nie. Nie chodzi o żaden stosunek zakresu. Chodzi o zapośredniczenie. O zapośredniczenie, bo wszelka treść jest rezultatem zapośredniczenia, a zapośredniczenie to jest odnoszenie się do siebie poprzez odnoszenie się do tego, co inne, albo odnoszenie się do tego, co inne, przez odnoszenie się do siebie, albo, krótko mówiąc, takie kombinacje, prawda? W szczegółowości występują zawsze dwie przeciwstawne szczegółowości czy szczególności, bo to są strony relacji, prawda? Już rodzaj w sensie biologicznym, taki rodzaj, jakim jest jakby człowiek, prawda? Tak się różnicuje, że reprodukuje się przez to, że osobniki się dzielą na męskie i żeńskie, prawda? Czyli mężczyzna będzie połową ogólności, kobieta drugą połową. Potomstwo mają dzięki temu, że prawda, te dwa różne gatunki człowieka, prawda, przeciwstawne, określone pod pewnymi względami. A co z obojnaczymi? No, to takimi duperelami Hegel się nie zajmuje. No. Ale to istotna część świata. No, pojęcie w przyrodzie jest, jak wiadomo, słabe. Rozumiem, i trochę, ale... Okej, dobra. Nie, no dobrze. Albo kobiety, albo mężczyźni myślą o bojnactwie. No czy pojawiłem? No wszelka określoność ma taką naturę. Logicy powiadają, pewne określenia mają charakter relatywów, że tam jedne są takie, prawda, że góra, dół, ciepłe, zimne, a zdaniem Hegla to właściwie wszystko wynika z jakiejś relacji, z odróżnienia jednego od drugiego. W przypadku człowieka istotne jest przede wszystkim zapośredniczenie przez drugą jednostkę, prawda? Jeżeli ja jestem dla siebie ja, to dlatego, że drugi jest dla mnie ja, że jesteśmy takimi samymi ja na poziomie ogólnym, a na poziomie szczególnym ja to jestem ja, a to drugie to jest ty, prawda? Ale jeżeli odwrócimy sprawę, to znowu ja będę ty, on będzie ja. Jak mówimy, to na przemian. Jak ktoś do mnie mówi ty, to ja to rozumiem jako ja, a nie jako ty. No tak jest. Prawda? Tego typu relacja będzie tym zapośredniczeniem. Więc mówię o tym, jakie są momenty pojęcia, bo tu jest jakby trójca od razu. I jeżeli teraz patrzymy na to, jak Hegel podzielił ten cały rozdział o religii absolutnej, no to widzimy, że jest królestwo syna, królestwo ojca, królestwo syna i królestwo ducha. I teraz powiada Hegel, królestwo ojca to jest ta idea boska w swojej ogólności, syna w szczegółowości, a ducha w jednostkowości, no bo dopiero jakby duch jest rzeczywistą jednostkową podmiotowością, no wprawdzie zanurzoną w takim ciągłym uniwersum duchowym jako jeden z wielu punktów. I ta druga sfera, tak jak przedstawia to Hegel, od razu jest podzielona na przyrodę i ducha w przyrodzie.
i przeciwieństwo w obrębie tego ducha, który jest zarazem cielesny i duchowy i ma z tym problem, prawda? Od razu widać tutaj to rozdwojenie w tym terminie średnim całego tego stosunku. Więc powiedziałem, że ta idea ducha, jako idea Ducha Świętego, czy jako idea wygłoszona przez Jezusa, który mówi, gdzie dwóch lub trzech w imię moje się zbierze, tam i ja będę pomiędzy nimi, pośród nich, prawda? Już pokazuje sytuację, w której duch się pojawia, prawda? Relacja między dwiema jednostkami, jaka relacja? No, szczególna, oni się jakby ożywieni tą samą myślą, uczuciem, prawda, odnoszą do siebie pozytywnie, a nie tak jak pan do niewolnika czy do psa, prawda? I tutaj jako to, co trzecie, unosi się ten duch, no, nazwany w tym wypadku Chrystusem. Ale zobaczmy, jaka jeszcze idea religijna może, znaczy jakie wyobrażenie religijne może w grę wchodzić, aczkolwiek Hegel tego nie cytuje. Mamy mianowicie opis zesłania Ducha Świętego. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić, no mniejsza z tym. A inni mówili, że się młodym winem upili. Jaką mamy strukturę, prawda? Jakiś wiatr, jakaś ciągłość, prawda? Słówko jakby jest kluczowe. No jakby, tak. Jakby. No, nie no, językowo to wiatr, duch, to jest mniej więcej to żywioł jakby powietrza, czyli w interpretacji no, takiej bardziej symbolicznej, to świadomość. I z drugiej strony płomyki ognia, które są takie punktowe, zindywidualizowane, tak? Czyli mamy tę strukturę dokładnie opisaną. Jakiś jeden wiatr i dużo tych płomyczków, prawda? I od razu widać, że ten Duch Święty no, nie tylko przez jednostkę, ale przez wielość jednostek się realizuje. I mamy taką wizję absolutu, który jest policentryczny. I taka wizja jakby ostatecznego rezultatu całego tego procesu, który tutaj chrześcijaństwo przedstawia, a zwłaszcza Apokalipsa, no to jest relacja Boga i Jego oblubienicy. O ile w judaizmie no to Jahwe był tym oblubieńcem, a oblubienicą naród żydowski Izrael, prawda? I oczywiście ta oblubienica musiała się przygotować do tego wszystkiego, bo oczywiście cała historia Izraela to jest historia, że ta oblubienica mu się nieustannie puszcza z jakimiś innymi bogami, a on jest zazdrosny, tak jak prawda, kochanek o kochankę, która jest niewierna. No aż na końcu mamy te córy Syjonu i tak dalej, i Nowe Jeruzalem, i wszystko ma być dobrze. Podobnie w Apokalipsie, która w zasadzie jest kalką ze Starego Testamentu, wprowadza tylko tę postać Chrystusa, tylko tutaj już oblubieńcem jest Chrystus, baranek, prawda? A oblubienica, no to jest drugi wariant Kościoła, bo pierwszy to jest chyba ta nierządnica na bestii, która no też zamiast być czystą i przyzwoitą oblubienicą, co się prawda zadawała z władcami tego świata i to, co miało być dla Boga, sama wypijała. No, mniejsza z tym, nie będziemy się wdawać w szczegóły, ale potem jest właściwa oblubienica i szykuje się
do tego Nowego Jeruzalem całe rzesze tych jakby świętych, zbawionych. I to są najpierw 144 tysiące z Izraela, a potem bliżej nieokreślona wielość już z nowej chrześcijańskiej linii rozwoju duchowego. I my, jeżeli się zastanawiamy, jak to jest, bo co, oblubienica, a przecież tam cała kupa mężczyzn, jak ta oblubienica występuje, a nawet się o nich mówi, że to są ci, którzy się z kobietami nie skalali, cokolwiek to znaczy i po co to zostało wtrnione do apokalipsy. No ale w każdym razie jest tam wizja oblubieńca i oblubienicy i można to rozumieć tak, że każdy, kto osiągnął to jakby synostwo Boże, który przemienił swoje człowieczeństwo, podniósł je do poziomu ducha absolutnego, to jest jednym z tych mieszkańców Nowego Jeruzalem. Kim mianowicie? No z własnego punktu widzenia oblubieńcem. A cała reszta dla niego oblubieńca. To niekoniecznie może, musi być tak, że Chrystus jest tylko jeden, on jest oblubieńcem, a cała reszta. No i to jest też jakby stanowisko heglowskie, tyle tylko, że on do tych wątków z Apokalipsy akurat się nie odnosi. Teraz weźmy jeszcze jeden wątek z Apokalipsy na poparcie tego, że idea, iż Bóg dopiero poprzez człowieka dochodzi do samowiedzy, prawda? Wydaje się to myśl heretycka, nieortodoksyjna, ale jak zobaczyć opis nieba i cały dalszy ciąg tego, co tam się dzieje, prawda, w Apokalipsie, to co mamy? No, siedzi jeden najwyższy na tronie. Co robi? No, jakieś grzmoty wydaje, jakieś błyski tam, ale Heglowi nie bardzo się podoba Bóg, który grzmi grzmotem, jakby wymaga od niego czegoś bardziej duchowego. Mniejsza z tym, co trzyma w rękach? Księgę. Jaką księgę? No, księgę zapieczętowaną. I wielki, i poświadczają wszyscy, którzy są w niebie, że prawda, nie ma nikogo ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, to znaczy ani Bóg, ani aniołowie, ani ludzie, ani nawet diabły, prawda, nie wiedzą, co tam jest napisane. Prawda? Bóg, ciemna masa, prawda, ma tutaj księgę. Co to jest? No, być może to jest to idea absolutna, prawda? Trzeba ją poznać, trzeba ją otworzyć. No i wielki lament, nie ma nikogo. Tak, jakby dowodem na to, że Hegel czytał Apokalipsę, no poza tym, że studiował przecież teologię, więc wymagamy od niego, jest to, że no niekiedy używa pewnej frazy z Apokalipsy, kiedy mówi, że ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie ma niczego, co by nie było zarówno bezpośrednie, jak i zapośredniczone. No, no tam nie ma w Apokalipsie tego, który by tę księgę otworzył. No i wielki lament, że nikt nie jest w stanie tego zrobić. No i nagle pojawia się przybysz z ziemi. Przybysz z ziemi w postaci jakby zabitego baranka z siedmioma rogami i siedmiorgiem oczu. I nazwany jest zwycięzcą. Znaczy tym, który jakby przełamał te bariery skończoności. Dostąpił synostwa Bożego, ale on przychodzi z tego świata ziemskiego i dopiero on te pieczęcie zrywa. No i tak jakby to, że się przenosi z nieba, znaczy z ziemi do nieba, wskazuje na to, że wnosi coś do tego nieba, co przynosi z ziemi, a co przynosi poznanie. Również inne wyobrażenie z Apokalipsy. Aha, no i tu jest ciekawy wątek. No co się dzieje, jak się te pieczęcie otwierają? No jest z Apokalipsy, prawda? Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Co się dzieje? No absolut, niebo wkracza w dzieje. I to tak po heglowsku. Z mieczem.
z mieczem, z przymusem, bo tam wprawdzie tłumaczą nie wiedzieć czemu słowo dotyczące tego, co ma trzeci jeździec w dłoni, to nie jest żadna waga, tylko to jest jarzmo. Jarzmo, żeby po prostu zaprząc kmiotków do roboty, prawda? Bo to jest działalność wychowawcza z perspektywy Hegla, prawda? Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy, z punktu widzenia Engelsa również, prawda? A zarazem jest ta perspektywa, żeby nie wtrącać się do oliwy i wina, czyli do czegoś, co jest przeznaczone dla Boga, bo tu można sobie ten jęczmień i pszenicę spoczywać i kupować za jakieś tam pieniążki, prawda? A inny wątek to jest taki, że nawiązuje ten Jan z Patmos do Księgi Zachariasza, wprowadzając interpretację tych dwóch pomazańców, którzy tam stoją i jakoś świadczą przez 3,5 roku, mniejsza z tym, i sens tego jest nawiązany, znaczy jest odniesiony do Księgi Zachariasza, gdzie jakieś dwa drzewa oliwne, z których sączy się oliwa, do lamp, a te lampy to są oczy Boga, prawda, którymi on przepatruje całą ziemię, bo tutaj ten baranek to ma te siedmioro oczu do przepatrywania całej ziemi. Czyli co? Kiedy Bóg zaczyna na oczy przeglądać? Ano wtedy, kiedy pojawią się tacy na ziemi, jak ci prorocy, prawda, czy jak ten baranek Chrystus. A zanim to się stanie, no to oczywiście Bóg jest głuchy i ślepy, ale nigdy efektywnie tak nie jest, bo to wszystko wkręci się w kółko i zawsze jest już dokonane. Prawda? No więc jeżeli szukamy, jakie elementy jakby wykorzystał Hegel, no to wprawdzie do Apokalipsy się nie odnosi, bo on bardzo oszczędnie coś tam cytuje, prawda? Już ci, którzy rozwijali, prawdopodobnie zrobili to lepiej i bardziej nasycili tę filozofię religii Hegla konkretnymi odniesieniami do wyobrażeń chrześcijańskich, a sam Hegel traktuje to wybiórczo albo każe się domyślać, no ale w każdym razie samo w sobie to by się to zgadzało, no tyle tylko, że ta Apokalipsa jest dołączona do kanonu Pism Nowego Testamentu w taki sposób, że zupełnie do nich nie pasuje, inną historię opowiada, ale mniejsza z tym, jak została dołączona, to jest. Kolejna sprawa, która pokazuje, co Hegel wziął z wyobrażeń chrześcijańskich, czy w ogóle szerzej, również z judaizmu. No, nawiązuje wyraźnie do historii upadku pierwszych ludzi, do tego węża i dalszych konsekwencji. I teraz, co Hegel na ten temat twierdzi? Po pierwsze twierdzi, że Bóg wcale nie oszukał Adama i Ewy, bo potem sam potwierdza, no tak, stał się jako i my, zna dobro i zło. No i teraz, no i mówi, że no, to był ciężki orzech do zgryzienia dla egzegetów, jak oni to rozumieli, niektórzy podejrzewali, że to jest ironia Boga, prawda? Ale nie. Co mówi Hegel? To jest bardzo ciekawe, co mówi Hegel na to. A że to należy rozumieć szerzej, należy przez tego Adama rozumieć drugiego Adama. A drugi Adam, no to w ezoteryce jest Chrystus. Czyli mamy najpierw, no w wersji Hegla, prawda, Adama i Ewę jako zwierzątka w ogrodzie zoologicznym w raju, prawda? Potem jest jakby pierwsza inicjacja w człowieczeństwo, kiedy klapki z oczu spadają i coś zauważają. Co zauważają? Że są nadzy. Przedtem tego nie wiedzieli. A co to znaczy, że są nadzy? A no to znaczy, że coś jest z nimi nie w porządku, że muszą coś ze sobą zrobić. Czyli generalnie to jest tak, że jak mamy opis stworzenia, to Pan Bóg coś tam stwarza i mówi, a to jest dobre. A potem stwarza człowieka i nie mówi, że to jest dobre. A potem Adam i Ewa przejrzeli na oczy i mówią, no nie jest dobre. Coś trzeba z tym począć. Grzech pierworodny.
pierwszego człowieka, zdaniem Hegla, w tym sensie, że to jest nie ten konkretny człowiek, bo wtedy trudno byłoby powiedzieć, na jakiej zasadzie czyjś grzech się na innych przenosi, prawda? Ale to jest pierwsza wyjściowa postać człowieka, od której się zaczyna i którą trzeba przemienić. Trzeba się po prostu ze swojej naturalności wznieść na poziom duchowości. No Hegel niekiedy formułuje te tezy w sposób bardzo mocny. Znaczy, trzeba w ogóle wziąć swoją bezpośrednią naturę w posiadanie, ukształtować się mocą samej swojej duchowej istoty od podstaw i dopiero wtedy jest się w tym swoim innym u siebie, bo tak to jest jakiś element obcy, zwierzęcy, a jak to przetworzymy w świat kultury, to Bildung heglowskie, prawda? Taki stosunek do świata, taki jaki jest, nie jest w porządku, więc go trzeba zmienić, prawda? Trzeba rozwijać, kształtować swoje człowieczeństwo. No a Adam, ja, oczywiście nie można bez tej różnicy tego robić, bo różnica między dobrym i złem, no to jest w tym wypadku różnica między tym, co jest, a tym, co być powinno i należy znosić to, co jest i dopasowywać to do naszego wyobrażenia tego, co być powinno. I taka jest w ogóle natura życia, że cały czas jest coś nie tak, prawda? Jakaś potrzeba, jakieś niezaspokojenie. Trzeba po prostu cały czas walczyć o przetrwanie, zdobywać środki, no a w szczególności robić to w skali ogólnej, to znaczy traktować swoją własną istotę jako czyste działanie, jako uniwersalny środek do wszelkich możliwych celów i traktować całą resztę jako takie amorficzne tworzywo. No oczywiście, żeby skutecznie działać, trzeba respektować własne prawa tego tworzywa, ale z takiego ogólnego, abstrakcyjnego punktu widzenia to jest taka miazga, którą dopiero duch ma ukształtować od podstaw. Więc taka to by była wykładnia tego grzechu pierworodnego, no ona oczywiście absolutnie nie ma nic wspólnego z ortodoksją. Ale w wersji zgodnej z ortodoksją duch Hegla za cholerę nie był w stanie poświadczyć.